Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Patryk. Dzisiaj mamy niedzielę, 7 kwietnia bodajże, i wykonujemy zabieg herbicydowy w pszenicy. Wiosenny zabieg, którego osobiście nie lubię, ale niestety na jesieni tak się wszystko ułożyło, że tych zabiegów nie zdążyłem zrobić. Jesteśmy na jednym z moich pól pszenicy. Pszenicy w tym roku nie mam dużo. Jesteśmy na polu, gdzie sieliśmy bezorkowo. Nawet sobie możecie tutaj zobaczyć. Tutaj jeszcze mamy różnych pozostałości porzodki oleistej. Nie był może tutaj najlepszy przedplon, najlepszy poplon, bo robiliśmy na tym polu zazielenienie. Był rzepak. Po rzepaku akurat tak wyszło, że była wpisana rzodkiew oleista. To nie był dobry pomysł, szczególnie w tym roku, kiedy tych mszyc było bardzo dużo, to znaczy w poprzednim roku. Wyrosło to nawet nie najgorzej, potem mieliśmy problem, żeby to zlikwidować. Przyjechaliśmy raz na głęboko obgruberem. Jako tako to wyglądało i postanowiłem, że orał tutaj nie będę, tylko siejemy w taki bałagan na polu, jaki jest. Pszenica ruszyła się bardzo fajnie. Ona była siana dość późno, bodajże około 20 października. Przed zimą była w fazie takiego początku krzewienia, jedno rozkrzewienie, trzy listki, także taki sam początek. Teraz mamy po około 3-4, o, tu mamy raz, dwa, trzy takie główne i dwa takie malutkie rozkrzewienia. Podstawa jeszcze, jak widać, dość zdrowa, fajna, biała. Na liściach się już choroby pokazują. Pokazuje się w tym roku, o, i septorioza, i tej septoriozy jest sporo, i jest to septorioza, która zaczęła się często już na jesieni niestety. O, i też już tutaj pewnie nie będziecie widzieć, ale są już pierwsze poduszki Blumeria graminis, łączniaka prawdziwego. Dzisiaj chcę to odchwaścić, kilka dni poczekamy. O, i nawet jakieś objawy rdzy, czyli mamy wszystko. Kilka dni poczekamy po zabiegu i będziemy działać fungicydowo. Może powiem, jaki zabieg na tym polu wykonuję. Znaczy, czym wykonuję zabieg, jakim preparatem. Nie robię żadnej reklamy, bo to nie o to chodzi. Wziąłem z półki to, co akurat pasowało mi na hektary swoje w tej chwili dość dobrze. No i padł wybór na Lancet. Jeden z popularniejszych środków do odchwaszczania zbóż ozimych. Miał być po taniości chlorotoluron z tribenuronem oraz fluoksypyrem, ale jak się okazało u siebie na sklepie, chlorotoluron miałem tylko i wyłącznie w 20, dlatego musiałem wybrać coś innego i wybór padł na Lancet. Jak widzicie, pszeniczka dość fajna, ciemna, dobrze odżywiona. Coraz więcej tych żółtych liści się pojawia. U mnie to widzę, jeszcze jest tak naprawdę mało tego, tych infekcji nie było dużo, a na niektórych polach robi się naprawdę nieciekawie. Nie wiem, czy jest spowodowane to tylko i wyłącznie przez choroby grzybowe, bo to by było najmniejsze zło, bo z tym sobie jakoś poradzimy, wydamy te parę złotych i zrobimy zabieg. Czy może jednak jest to spowodowane jakimiś chorobami, niestety wirusowymi. Czy to odglebowa mozaika, czy żółta karłowatość, czy żółta mozaika pszenicy, czy jęczmienia. Są takie pola, że są tak żółte place. Ciężko to stwierdzić, bo trzeba wejść na to pole, najlepiej wysłać takie badania, takie rośliny do badań szczegółowych, żeby to ocenić. Tutaj mamy odmianę z raktu. Nie będę mówił nazwy, bo nie będę reklamował, bo to jest wyłączność mojego byłego pracodawcy, nie będziemy robić reklamy. Odmiana dość fajna, plenna. Tylko z tą odpornością na choroby niestety nie jest zbyt dobrze. No ale coś za coś. Plenna odmiana, także z tymi chorobami jest troszkę gorzej. O, dużo jest takich placów jak tutaj u mnie. Tutaj akurat zbity taki plac. Zaburzone warunki wodno-powietrzne. Trochę tlenu jej brakuje. I chyba dlatego... O, też się lekko kurzy. Także tym bardziej widać, że ten mączniak jest. Chcę przejść kawałek dalej i pokazać Wam drugie swoje pole. Tu jest takie ciekawe pole, bo pod niektóre górki, akurat tam nie dojdziemy chyba, niestety, ale bizon na jedynce to nie podjeżdżał.
jak bizonem kosiliśmy. O, tutaj jest jeszcze gorzej, coraz więcej tej żółci. Szczególnie gdzie taka słabsza gleba. Tutaj mamy pszeniczkę sianą też bezorkowo po rzepaku. Jest większa, jak widzicie. Wczoraj robiliśmy tutaj zabieg, akurat na tej plantacji, sam tribenuron i fluoksypyr. Na razie bez miotły, miotły tutaj nie ma dużo, a głównym problemem akurat na tym polu tutaj jest niestety owiec głuchy. Jego wschody pewnie będą teraz na dniach nowe, dlatego czekamy i potem zrobimy albo puma, zamiennik, bądź jakiś aksjal. Zobaczymy, co tam wleci. Chcę Wam pokazać różnicę. Tutaj po prawo mamy odmianę z mojej poprzedniej firmy laktoską. A tutaj mamy wilejkę, czyli nowość ze Strzelec, która jest podobno ma być bardzo, bardzo mrozoodporna. W tym roku nie musiała tego pokazywać, bo zima była bardzo łaskawa. O, haber już był taki duży i jest pięknie poskręcany. Właśnie dlatego robiliśmy tribenuron, bo na tym polu habra jest od cholery. I kolejnym problemem jest niestety przytulej. Gdzieniegdzie ta przytulej była dość duża. Już kilka okółków miała, dlatego tam ten fluoksypyr, żeby tą przytulę dobrze zrobić. Tutaj mamy wilejkę. Dwie odmiany mam w tym roku, tylko ta wilejka na spróbowanie i odmiana raktowska. Wilejka siana w ilości około 250 sztuk na metrze, co dało nam bodajże, no każdy jak mówię tą ilość, to się dziwi, mówi, że to niemożliwe, tym bardziej jak widzi, jak w tej chwili ta plantacja wygląda, około 112 kg na hektar, siane bardzo wcześnie, bo około 15 września bodajże, ale wsiane w popiół, naprawdę w popiół, była wtedy bardzo, bardzo sucho, ale postanowiliśmy, że siejemy trochę wcześniej, bo zaczęło się koszenie kukurydzy, usługi, tutaj mi pomagał Mateusz i nawet na tym polu uczył się właśnie operować tym zestawem i dlatego tutaj pierwszy zasiew był u mnie. Pszenica schodziła około miesiąca, dopiero po jakimś tam deszczyku poschodziła i tak przy tak rzadkim siewie jest naprawdę bardzo dobrze wykrzewiona. Ona tutaj ma po 5, 6, 7 rozkrzewień, to i tak jest za dużo nawet przy tak małej obsadzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem rozkrzewień, z czego cztery takie mocne. Jakby zostało 3, 2,5 źdźbła, to i tak jest bardzo dobrze. I ta pszenica już zaczyna powoli iść do góry. Najprawdopodobniej, no nie wziąłem niestety nożyka, ale jest to końcówka fazy krzewienia. O, tutaj w takim starym liściu też widać jeszcze zarodniki septoriozy. Septorioza w tym roku dość dużym problemem widzę jest. Jest to taka choroba, o, mączek też się pojawia. Nie ma tego aż tak dużo, ale trochę też tego jest, także będziemy tutaj lecieć. Septorioza, jeżeli chodzi o choroby, jest taka dość upierdliwa, bo najczęściej budzimy się, działamy dopiero, nie wiem, czy będzie widać pod to słońce, ale tutaj też ta pszenica dość fajnie wygląda, jeszcze nie idzie do góry. Septorioza jest taką chorobą, że niestety ma okres utajony i to dość długi okres utajony. W zależności od rasy septoriozy to jest 21 do 28 dni. Żeby taka infekcja nastąpiła na roślinie, muszą być chyba... Roślina musi być 48 godzin bądź 24 godziny wilgotna. Musi po prostu być woda, długo trzymająca się rosa, czy opady deszczu, odpowiednia temperatura i wtedy mamy infekcję septoriozy. No i w tym roku warunki były dobre, ta septorioza zaczęła się rozwijać na jesieni i teraz wiosną jest dalsza kontynuacja. I szczególnie w tym roku widzę, że są problemy z septoriozą oraz z mączniakiem, a z mączniakiem szczególnie na tych odmianach podatnych pszenicach, chociaż były Arkadia czy Przężycie Twingo, albo pszenicach Pilgrim, ale Pilgrim to jest już inna liga, tego nie da rady utrzymać bez naprawdę jechaniu na najwyższej grzybówce, jeżeli chodzi o mączniaka. Pszenica ogólnie tragedia, w tamtym roku to miałem i powiedziałem, że nigdy więcej tego nie zasieję. Ja dzisiaj odchwaszczam i myślę, że w przyszłym tygodniu, czy regulacja, nie wiem, zobaczymy, czy to pierwsze kolanko będzie i zobaczymy, jak będzie dalej z pogodą. Tak jak wiecie, gospodaruję na dość słabych glebach, no średnich, czwórka, piątka. Mam nadzieję, że widać tutaj, jakie są te pagórki,
pochyły, jak to wygląda. Jeżeli dalej będzie się utrzymywać taka pogoda, czyli bez opadów, a na razie tych opadów w prognozach pogody nie ma, to albo odpuścimy regulację, albo zrobimy ją na takim dość niskim poziomie, jakieś 0,2 trynek zapaku samego, bez CC, żeby zbyt bardzo tutaj nie hamować tej plantacji. Jesteśmy jeszcze przed N2, ale jeszcze chwilę czekam, bo niby w tych pogodach na przyszły tydzień, na końcówkę, jakieś opady mają się pojawić, także chciałbym jakiś dzień przed tymi opadami zrobić to nawożenie drugie. Dobra, wracamy do ciągnika. Jeżeli chodzi o choroby grzybowe na początek, to co ja bym polecał, do czego bym się skłaniał, to mieszaniny. Uważam, że samemu też możemy sobie zrobić fajne mieszanki i zwalczyć te wszystkie najważniejsze choroby, nie ujmując nic rozwiązaniom koncernowym, bo one też są bardzo dobre i przemyślane, czy to BSS-owskie, czy bajerowskie, czy syngentowskie, czy innych tych koncernów. To są bardzo dobre rozwiązania, czasami też wychodzą mi dobrze cenowo, trzeba się dobrze rozejrzeć, ale samemu też możemy zrobić fajne mieszanki. I na początek taka podstawowa mieszanina, czyli choroby podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzeń, łamliwość podstawy źdźbła, prochloraz, jedna z lepszych substancji, która nam te choroby zwalcza. Jeszcze lepszy pewnie byłby cyprodynil, ale niestety jego w solówce nie mamy. Dodatkowo do prochlorazu na mączniaka ja polecam dwa rozwiązania i w zależności od tego, jakie odmiany mamy, czy bardzo narażone mączniaka, czy takie raczej średnio narażone, to albo najmocniejszy chyba w tej chwili, jeżeli chodzi o działanie przeciwko mączniakowi, cyflufenamid, a na takich plantacjach myślę, że jak ta, gdzie tego mączniaka jest troszkę, tak naprawdę dopiero zaczyna się pojawiać, a polecam fenpropidynę, czyli morfolinę, którą też możemy stosować w troszkę niższych temperaturach. Jeżeli tego mączniaka nie ma i chcemy tylko się zabezpieczyć, bardzo dobrze też działa prokwinazid. To też jest wyższa półka, tyle że on bardzo słabo nam wyniszcza, dużo lepiej przeciwdziała. Jeżeli chodzi o trzecią substancję, żeby uzupełnić tą mieszaninę właśnie na choroby liści, któryś z triazoli, czy to propikonazol, tebukonazol, bądź też bardzo fajnie na septoriozę sprawdził się by epoksykonazol, ale niestety w tym roku na rynku jest bardzo duży problem z epoksykonazolem czystym, żeby go dostać. Także albo tebu, albo propikonazol. One tam z tą septoriozą sobie nie najgorzej radzą. Dodatkowo prochloraz też septoriozę zwalcza. Fenpropidyna również. Także jak damy te trzy substancje, także ta septorioza też powinna być na dobrym poziomie zwalczona. No i co dalej? Na razie w tej pszenicy robimy herbicyd, potem grzybówka, ewentualnie z regulacją, N2, jeżeli tylko pogoda pozwoli, no i czekamy dalej. Na razie potencjał i wygląd plantacji jest dość dobry, oprócz tych pojedynczych samosiewów rzepaku, które pewnie widzicie, które trochę niestety szpecą na tej plantacji, myślę, że jak na ten czas plantacja z potencjałem, może nie jest jakoś wybujała. Wczoraj oglądałem film Słomka, to on miał tą pszenicę naprawdę już taką konkretną, pierwsze kolanko pewnie już tam to ta pszenica złapała. U nas jeszcze chwilka, ale myślę, że to też już niedługo nastąpi. Przy tym pierwszym zabiegu też oczywiście oprócz ochrony fungicydowej warto dodać jakieś mikroelementy, które też są bardzo potrzebne na początku strzelania właśnie w źdźbło roślin, bądź jeszcze jakieś tam makro oraz odżywianie, biostymulacja. Warto zawsze dołożyć aminokwasy, które nam wspomogą i działanie tych fungicydów i odżywek dolistnych. To by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Ja działam dalej, bo muszę opryskać bodajże 5,5 hektara i jakby mi się udało, to bym pojechał jeszcze z glifosatem na pole pod kukurydzę, gdzie też bezorkowo robię i do tej pory nie były ruszane. Zwalczymy to, co powschodziło i będziemy w przyszłym tygodniu uprawiać. Jeszcze przy okazji przejeżdżałem obok pola faceli, które siałem tydzień temu, który filmik macie na YouTubie, wczoraj wrzucony bodajże. I no nie wiem, czy będzie widać,
facelijkę, bo ma bardzo malutkie roślinki, najczęściej lekko fioletowe, wchodzące w kolor gleby. Ale już tutaj mamy facelijkę, tutaj mamy facelijkę, tutaj, 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 tutaj. Jeszcze nie wszystko, dopiero początek tych schodów. O, tutaj kolejna facelia, mam nadzieję, że coś będzie widać. A kolejne są, tak jak się grzebie najczęściej, to znajduje się wszystko pod podwierzchkiem. O, tutaj fajnie widać. I powiem Wam, że o, tu pod samym wierzchkiem dwie roślinki. Od zasiewu nie spadła ani kropla. Były tylko bardzo duże wiatry i to, co zauważyłem u ludzi, u sąsiadów, posiewach, szczególnie w takich lżejszych glebach, tak jak tutaj, gdzie mamy też częściowo tutaj akurat taki kawałeczek szóstej klasy, to te wszystkie piaski leciały sobie gdzieś w boki, a tutaj przy dobrym dognieceniu, no i agregat dobrze dognił, bo jest ciężki, i dodatkowo kółka dociskowe zrobiły robotę i ta ziemia, mimo tego, że też jest lekka, pozostała, wilgoć trzyma i wschody zapowiadają się dość dobre. Tutaj też pojedyncze roślinki. Tutaj, tutaj, tutaj na piaseczku widzę, jest trochę mniej. No jednak jest sucho, niestety. No ale są, dobra. Miejmy nadzieję, że popada, bo jak nie popada, to nawet najlepszy siewnik niestety nam nie pomoże. Te wschody tam, gdzie tej więcej wilgoci jest, będą na fajnym poziomie. No ale tam, gdzie tej wilgoci braknie, a mam takie miejsca, gdzie są takie naprawdę ciężkie, mocne gliny, to bez deszczu, nawet przy najlepszym dociśnięciu, nawet jakby się puściło to trochę głębiej, to i tak nam rośliny nie powschodzą. Dobra, to by było na tyle. Ja idę zobaczyć jeszcze na tym drugim polu, gdzie robiliśmy bezorkowo. Mieliśmy sporo resztek, bo jeszcze żyto nam rosło na wiosnę. Zobaczyć, czy powschodziło. To by było chyba... No jest, sporo już wychodzi tej faceli. To by było na tyle. To na razie, do następnego. Cześć!